bardzo dużą tendencję do ślizgania. I teraz duet, w którym stawiamy STO, a obok gigantycznego Kulinana, to wręcz piękny duet. I zapamiętajcie, co mówię. Lecimy. Wystarczająco, żeby trafić na czarną listę tej marki. Ja pierdolę. Weź pas zapnij, bo przy jebnięciu bocznym. Na to, żeby jechać do Wielkiej Brytanii na kołach. Kilka miesięcy temu spełniłem swoje marzenie i zamówiłem Renault Clio. Renault Clio, nie, to nie będzie Renault Clio, na ry. Co jeszcze może być? Rover. No nie podobają mi się za bardzo rowery, jakoś nigdy słabości nie miałem. Chodzi mi do głowy, słuchajcie, i klapki też na to wskazują, że to może być Rolls Royce. To może być Rolls Royce. Klapki ewidentnie na to wskazują. Wskazuje na to również ta tablica rejestracyjna, która, umówmy się, no nie będzie zamontowana na byle czym. I rzeczywiście, moi kochani, to będzie Rolls Royce. Ale teraz tak, bezpieczeństwo to podstawa przy tym wszystkim. Taki samochód należy odebrać czymś specjalnym. Należy oczywiście podjechać z klasą, ale bezpieczeństwo ponad wszystko. Jak byłem dzieciakiem, miałem 10-12 lat, to uwielbiałem jeździć do parku, popykać w piłkę na hulajnodze. Bardzo dobrze mi się kojarzy. I to jest fakt. Właśnie jedziemy odebrać Rollsa. I to nie byle jakiego Rollsa, a hulajnodze. Stopka. Do przodu. Jest git. Teraz jest klas. Zabije się w tych klas. Tir! Zagapiłem się, jaka piękna! I teraz takie zbliżenie na mnie, wiatr we włosach. Dobra, wjeżdżamy. O, ile ludzi na tapczanie się. Ach, tam wjeżdżam na hulajnodze, mam wyjebane, że siedzą na tapczanie i się będą zepić tam. Można na przechowanie? Pewnie. Tylko to jest ważne, bo to jest bezpieczeństwo. Ogólnie dlaczego są takie tablice rejestracyjne? 777, myślę, że nie muszę już nikomu z was wyjaśniać. KIT 98, jestem rocznik 1998, a jest to follow-up do pierwszego takiego naprawdę poważnego samochodu sportowego, który miałem, czyli Audi RS6, gdzie tablice rejestracyjne były K6 KIT 98. Myślę, że rzecz fajna i myślę też, że samochód jest rzeczą fajną, bo zobaczcie, on już tam stoi. I co ciekawe, moi kochani, w tym momencie cofniemy się parę miesięcy wstecz, ze względu na to, że ja już tutaj byłem. Pierwszy raz to widzę na żywo, nie? 25 luty 2023 rok. Właśnie pierwszy raz posadzę dupsko w Kulinanie. Jak tu chyba pachnie. Tak trochę luksusowo, nie? Fajny jest.
Wydaje mi się, że gdzieś tam w fabryce Rolls-Royce'a jest taki pokój. Pokój jak jest bardzo ważnej osoby, jakiegoś prezesa. No i na ścianę w tym pokoju trafiają zdjęcia osób, no nie wiem jak ich nazwać, może powiem tak, kreatywnych. I myślę, że ja na chwilę obecną, jak jest jakiś ranking, mogę trafić na sam szczyt z tą oto piękną twarzą. Moje zdjęcie może tam zostać umieszczone, a nie mówię o niczym innym, jak o czarnej liście Rolls-Royce. Moi kochani, nie dość, że mamy tutaj Rollsa w pakiecie Mansory, no i sam Rolls-Royce podchodzi do tego tak, że upiększamy ich niby idealny samochód, to do tego wszystkiego założyliśmy tutaj 23-calowe rondle. Czy Rolls-Royce jest fanem takich tematów? No, śmiem twierdzić, że nie. Gdyby tego wszystkiego było mało, samochód został obniżony. Ten święty, wielki i wysoki kulinan został posadzony na glebę. Mało? Dobrze. W takim razie święty środek Rolls-Royce'a, tak? Święty środek, wszystko wykonane z jednego kawałka byczej skóry, czy tam z jednej krowy, to wszystko jest wykonane. Nie pamiętam, w każdym razie, no ten święty środek został cały rozebrany, a następnie uszyty w taką kolorystykę, w jaką ja w tym samochodzie chciałem mieć. To już jest całkiem sporo i to już jest dość wystarczająco, żeby trafić na czarną listę tej marki. Ale gdyby tego wszystkiego było mało, to poszliśmy o krok dalej. Albowiem święty znaczek Rollsa, Spirit of Ecstasy, która dumnie przemierza ulicę na samym froncie tej olbrzymiej maski, u samego szczytu tego gigantycznego wręcz grilla. My zrobimy tak. Odpalimy samochód i teraz którym się k***a wyciągało ten znaczek? To było którymś z tych przycisków? Siódemka, nie. 37. Nie, k***a. Szóstka? Nie. Piątka? Nie. Czwórka, niezajęty, niezajęty, niezajęty. Może jedynka? Też niezajęty. Ósemka? Ty, był. Przez chwilę był. Przez chwilę był. Jeszcze raz. Jest! Jest! I teraz jestem na szczycie czarnej listy Rolls-Royce'a, albowiem wymieniłem ten znaczek i stworzyliśmy customowego Buddę, który stoi sobie na customowych siódemkach. Dziękuję i pozdrawiam. Właśnie trafiłem na szczyt czarnej listy Rolls-Royce'a. Na bank nigdy już nie sprzedadzą mi samochodu. Nigdy, tego wszystkiego. Chciałem powiedzieć, że tu jest idealne miejsce, zobaczcie. Tutaj jest tak, hamulec, gaz, no i podstopnica. I teraz tak, właśnie z tym dotknięciem gazu wiąże się bardzo ważna rzecz, ponieważ ja chcę zostać na tym szczycie zakazanej listy już na zawsze, na wieki. Cicho, strasznie cicho, nie? O, nic nie słychać. Nic nie gada, nie? Tu jest V12, 6,75 litra. Michał, czyli właściciel MG, akurat nie odbiera, pewnie jest na jakichś wakacjach, ale wierzcie mi, że zrobię wszystko, żebyśmy wpakowali do tego samochodu wydech, który pozwoli mu być cichutkim krążownikiem, takim jak jest teraz, ale po jednym przycisku, zupełnie innym układem wydechowym, będziemy mieli auto, które brzmi jak Formuła 1, bo mamy tutaj silnik V12 na dwóch turbinach. Jak to zrobimy, to już nigdy nikt nie zepchnie nas ze szczytu tej czarnej listy. Nigdy nikt. I chodźcie, powiem wam o jeszcze jednej rzeczy, którą tutaj wpakowaliśmy i która dostarczy nam w przyszłości kontentu, to wam obiecuję. A mianowicie, moi kochani, na pierwszy rzut oka dyfuzor tylny, ale jak popatrzymy tu, to mamy delikatne łączenie. Tu mamy delikatne łączenie. Ta klapka wyjeżdża. Następnie klikamy kolejny przycisk i wysuwa się nam hak. Mamy Rollsa z hakiem. Mogę podpiąć za to przyczepę i pociągnąć na przykład driftowóz po mieście. Albo cokolwiek innego. Albo mogę zapiąć Skodę z Lukomira. Albo Skodę, którą jechaliśmy po Getera. I mogę za tym Rollsem po mieście pociągnąć te samochody. Kurwa, jaki absurd to jest. To jest popierdolone. Zróbmy to. Co będziemy ciągnąć, Lambo albo driftowozy? Ty. Pociągniemy te Skody. Trochę agresywnie, ale taka jest prawda. Pierwszy raz, teraz zobaczę go w świetle dziennym. Pano wygląda jak czarny. Musi wyjść słońce zza chmur. Dopiero w tym momencie widać, jak kulinan jest olbrzymi.
Mam dla was ciekawostkę. Ten samochód nie wchodzi na standardową lawetę, ponieważ jest zbyt wysoki. Ma grubo ponad 2 metry szerokości. Wozić go trzeba lawetą ciężarową. Pół Civica. A wagowo Civic na oko około 1000-1100 kg, Rolls koło 3 tony. Dziękuję. Walizek sztuk 3, plecaków sztuk 3, toreb sztuk 3, kurtek sztuk 3 i jedna wielka torba ze sprzętem. Opa, jak pół tony ziemniaków. Bez pierdnięcia. Jeden przycisk i zszedł na glebę. Wcześniej nie chciał zejść w salonie, trzeba było nim przejechać kawałek. To my najważniejszą rzecz zrobiliśmy na końcu. Teraz to wygląda tak, jak powinien wyglądać. Jakby go nazwać w ogóle? Jakoś dostojnie. Edward. Coś takiego, nie? Jak bardzo absurdalne to jest, że minęły 3 miesiące od wydarzeń, które widzieliście przed sekundą, a my w sumie po przyjeździe ledwo 300 km z Warszawy do Krakowa wsadziliśmy Rolls'a na halę, a następnie ukrywaliśmy go możliwie na każdym odcinku, który gdzieś tam w okolicy był nagrywany. A my jakby pod natłokiem tego wszystkiego, co działo się w ostatnich miesiącach na kanale, a umówmy się, że działo się całkiem sporo. Nie mieliśmy zwyczajnie czasu, aby zaprezentować wam tego sprzęta, który nie wiem dlaczego, ale stoi w krzokach na niemieckim parkingu. No nie mieliśmy, ale musimy zrobić to w sposób wyjątkowy. I przyszło nam do głowy, że w sumie nikt w taki sposób raczej Rolls'a nie odbiera. Nikt później tym Rolls'em nie wraca, żeby schować go w garażu na 3 miesiące. Raczej wszyscy nim jeżdżą, bo jest dolony jak wóz do lichenia. Natomiast my to zrobiliśmy i stwierdziliśmy, że resztę odcinka też zdecydowanie musimy potraktować tak, jak nikt Rolls'a jeszcze nie traktował. A test musi być takim, jakiego nikt jeszcze nie wykonał. Zwłaszcza na swoim własnym Rolls'ie. I tak narodził się pomysł. Wyjechaliśmy dzisiaj, z samego rana, jeszcze pod osłoną nocy, aby nikt z was nie zobaczył nas w Polsce. A ja, Han! Tak go będę budził, wiesz, delikatnie, jak na taką godzinę. Damianku! O, zadziałało. Dobry, godzina w porządku. Kamera. Na strzała dojechaliśmy tutaj i chyba misja się powiodła, ze względu na to, że chyba, przynajmniej tak mi się wydaje na ten moment, uniknęliśmy wszelkich TikToków i innych przecieków. Natomiast my nie jesteśmy jeszcze nawet w połowie drogi. My jedziemy do Wielkiej Brytanii, jedziemy do Anglii, jedziemy do Londynu. Jesteśmy w tym momencie w Niemczech. Nie mam pojęcia, k***a, dlaczego my to robimy. Nie mam też pojęcia, dlaczego... A nie. Wiem, dlaczego on nie jedzie lawetą. Bo jest kurwa za duży. Uwaga, pół metra za długi na jakąkolwiek lawetę i pół tony za ciężki na jakąkolwiek lawetę, więc musielibyśmy go ciężarową przewieźć, co raczej nie jest prostym tematem, zwłaszcza, że Anglia nie jest w Unii Europejskiej, a on zostałby potraktowany jako towar handlowy o jakiejś tam nieznacznej wartości. No więc jedziemy nim na kołach. A w Wielkiej Brytanii mamy na niego kilka niestandardowych pomysłów. No a jak wuja mówi, że pomysły są niestandardowe, no to wierzcie mi, że k***a są z gatunku tych niestandardowych. Przed sekundką go zatankowaliśmy, okazało się, że naprawdę ma apetyt. Na 40 litrów spalone w X3 Przemka, on spalił jedyne 75, więc przed nami jeszcze na pewno kilka przystanków, a przed wami materiał, który pewnie w swojej kategorii przejdzie do historii. Czy tylko tego kanału, czy YouTube'a ogólnie, tego jeszcze nie wiem, ale jak na niego patrzę, to śmiem się domyślać. I żeby już nie przeciągać tego wstępu, a chciałem się z wami podzielić pewnymi informacjami. Przejdźmy do tego, co przygotowałem na sam początek. Musimy w tym celu otworzyć bagażnik. Mamy tutaj taką siateczkę. Zrobimy sobie tak. O, cyk, pyk, piku, mik. Są tutaj pewnego rodzaju rzeczy, których jeszcze wam nie będę pokazywał. Myślę, że albo wam pokażę nawet. Myślę, że one jakby zapowiedzą to, co się będzie dalej działo w odcinku. Nie pytajcie, oglądajcie. Piku, miku, cyku, cyku, będzie się tu dziać. Natomiast przechodząc do rzeczy, chciałbym każdemu z was, panowie, którzy podróżują przez tą malowniczą Europę razem ze mną, wręczyć taki woreczek. Zapraszam po kolei. Dziękuję. Dla ciebie w króliczki. Dla pana mamy... Tak, to jest z myślą o panu. Dla pana mamy taki. Panowie, w tym samochodzie nie ma kurwa tak, że wy w
spierdolonych łabakach wsiadacie, na ten owczy dywanik kładziecie zapoconą syrę. To tak nie działa. Przygotowałem dla każdego z was również ci rzemki. Rozmiar 45-46 przygotowany jest dla... Dla mnie. To prawda. Następnie... Jaki masz rozmiar buty? 43. A ty? 42. Kurwa, masz. Dobra, będziecie mieli trochę oversize'owe. Cyk. O, ja mam chwyt. Proszę bardzo. I panowie, żebyśmy mieli na tym wyjeździe jasną zasadę. Wchodzimy do Rollsa, ściągamy upierdolone łabaki, wsadzamy je do woreczka, woreczka pilnujemy tak jak w przedszkolu, zakładamy pięknego kurwa pantofla w kratę, tak? To jest najgorszy frajer za 8,99 komplet. I wczoraj jeszcze chciałem na niego nadrukować Rolls Royce Puppet, ale niestety żadna firma nie była w stanie tego zrobić w ciągu godziny. Proszę! Ja jestem gotowy. Proszę. I'm ready. Każda babcia byłaby dumna. Ja mam kurwa z T-Rexem. Od razu widać kurwa kto tu rządzi. Puf. Jak w szkole na WF-ie. Puf. Na plecki. Cały ten film możemy też rozpocząć pod hasłem, czego nie robią właściciele Rollsa, i zapamiętajcie to hasło w tym filmie, bo na pewno kilka razy się przewinie. Następna rzecz, jakże ważna, zapraszam, skoro możemy już wkroczyć do środka, do archidiecezji. Słuchajcie, to jest nieistotne, czy to jest Rolls, czy to jest Mercedes, czy to jest Fiat Punto, a może i Bravo. Bez tego nie ma jazdy, tak? Czy nie tak? No tak. Od razu, no kurwa, to jest jak kadzidło w archidiecezji. To tak samo jest tutaj. Popatrz jak tańczy, jak wiruje. Co tam pisze na tym? No jak co pisze? Pachnący i zadbany. Tak jest tutaj napisane. Cały ja kurwa, cały. Panie prezesie, panie Sebastianie, jest w porządku? Można? Można, no to dobrze. No dobra, idę to do bagażnika, jedziemy dalej. 1800 km od domu, 3 miesiące po zakupie, tylko i wyłącznie po to, żeby dostarczyć wam możliwie jak najgrubszego materiału. Lecimy. Zasadniczo to pochłaniamy kilometr za kilometrem, a sprzęt pochłania litr za litrem. Średnie 22 i jazda. Powierzchnia tego frontu działa jak żagiel i 22 to tak bez gniecenia. Zwyrol ma apetyt. 30 można cyknąć na luzie. Natomiast x godzin w zamkniętym pomieszczeniu odciska się na psychice. Scheiße! Nie ma paliwa. Hallo, to jest Steven? Wystajesz! Wystaję? No, troszki. No tak średnio bym powiedział, ale przejadą. To całe koło wystawały za pierwszym razem, teraz wystaje pumaski. No to jest okej. Ty, najlepsze jest to, że on stoi na dwóch miejscach i to nie wygląda na przegięcie. Bo serio zajmuje dwa miejsca. Wygląda jakbym go tak specjalnie postawił na jakiejś wystawie albo... Kierujemy się cały czas na zachód. Nasz wesoły wagon mija kolejno. Lipsk, Kassel, Dortmund i w przerwie na wyprostowanie kości testy mają miejsce. Za dzieciaka widziałem taki test i zawsze chciałem go zrobić, że kładli pieniążka na silnik i odpalali auto, a pieniążek potrafił się nie wywrócić. Słyszałem, że Rolls też przechodzi ten test. 2 euro. A damy od razu k***a na hardkora, co się będziemy... No jak bardzo idiotycznie musimy wyglądać. 4 chłopa w tych klapkach k***a, ustawiając im monetę na silniku Rolls Royce. No i co, nie chcesz się postawić? No nie chcę. Dobra, dam na razie tu. Odpalam. Dobra. Test niezdany. No co ale patrz jak krzywo stoi, że ona leci sama. Dobra, tam powtórzymy na królewskiej ziemi. Na razie jest niezdana. Oddaję, co by długów nie robić. F***a warty ten test zostanie powtórzony, bo był niewiarygodny. Wjeżdżamy na chwilę do Holandii, następnie Belgia i w sumie po 15 godzinach meldujemy się w Brukseli. Tutaj czeka nas noc, a ledwo wjechaliśmy i zniszczyć Rollsa próbował kolejno gość dostawczakiem, rowerzysta i chłop na skuterze. Bez strat udaje się nam dotrzeć na parking hotelowy, parking natomiast pełen niespodzianek. Chyba się wam coś pomyliło, k***a.
1,75. To ja k***a mogę wjechać do lusterka. Takim zapasem to robią, więc powinno być okej. Pół metra. Dobra, ale ty gwarantujesz ten zapas. Nie, ja tu nic nie gwarantuję. W porządku jest wjazd. Patrzcie to. Jak ja kocham te k***a wyjazdy. Co, ten zakręt to jest k***a. No, powiem ci, że tu już było dobrze. Myślę, że nikt rolem nie wjechał. Patrz, nawet tu ktoś dotarł. Nie, no nie ma f***a we wsi. Musimy szukać innego hotelu. Ja pierdolę. I brama się zamyka! Jak babciak jesteś! Facial recognition got a hit. Jesus Christ, that's Jason Bourne. Okej, mi papcie pospadały. To się piłka oglądał. Indiana Jones. Tam to jest dopiero. Tu to jest chłopie k***a Mount Everest. Tam dopiero jest zabawny, nie, nie da rady. Dobra, trzeba z nimi pogadać, żeby nas puścili na ten 2,40? No to tak na styk. So this one I can put it down and put this one. Okay. And this one have to go down the stairs. Yeah, okay. Przy tym Mission Impossible numerze sobie łokieć obdarłem. Jak za dzieciaka na trzepaku. Ale pan powiedział, że ma tylko jedno miejsce, że może nas puścić. O pierdolisz, to też nie jest dobre. Co ty dupisz? No nie pierdol. Tu przejdziesz. Tu przejdę? Przejdziesz, masz 30 dokumentów. Ja piernicze. Nie, to jest k***a, powiem ci, no zawał. Delikatnie, parę centymetrów. Nie no, to jest przegięcie pyty. To wystaje całą maskę, ja jestem, zobaczcie, ja już jestem tam przy ścianie. To jest prawdziwy test, kurwa, pojedź się tym do kina albo do galerii handlowej. Przecież gdyby to był zatłoczony jakiś parking, to ktoś wyjeżdżając stamtąd albo stamtąd, motocyklistę to by zabiło. Chłop se jedzie, jak gdyby nigdy nic, a tu wystaje pół auta, kurwa, z miejsca parkingowego. No jest niepraktyczne. Bruksela to ciekawe, podobno piękne miasto. Jakoś tego nie doświadczyliśmy za bardzo. Rozjebane wszystko i na tym kadrze, aż mi się przypomniało, jak w Afryce Maverickami po takim samym remoncie jechaliśmy. No i tak serio, to jakoś szału nie ma. Miasto jakoś nie trafia w me gusta. Jest brudno, trochę śmierdzi i ogólnie vibe taki średni, ale może ja jakiś taki marudny jestem. Wyjeżdżając z miasta, lecieliśmy cały czas dronem, żeby wrzucić dla was fajne kadry na ekran, no i myślę, że się udało. Kulinan ledwo mieści się na ciasnych uliczkach centrum, zajmuje od lewej do prawej cały pas. Szybki przystanek na stacji benzynowej przy wylocie i przed nami 200 km autostradą, aby przed południem dotrzeć do Francji. Ciekawe, co to będzie, no. Jestem w sumie mocno zaintrygowany i w sumie każdy z nas tutaj na pokładzie jest mocno zaintrygowany tematem tego tunelu, bo nikt nigdy z nas nie jechał. Nie wiem, ilu z was jechało. Jak jechaliście, no to gratulacje. Jesteście szczęściarze, ale zaraz dołączymy do waszej ekipy. Nie wiem, czy tam się wjeżdża w poprzek, k***a, czy wzdłuż, czy jak się wjeżdża, co się robi. Nie wiem, ale jak można to zepsuć, to jesteśmy, k***a, na miejscu. Tak jak windę, k***a, z GTR-em w hotelu. Tylko my potrafiliśmy ją zjebać. Ty, do Tesli nas znowu wpakowało. Bank to jest to. Jakie wielkie to jest. Patrzcie, jak to nawet na mapie wygląda. Czy jaka to jest w ogóle infrastruktura, jak to jest jakoś woda tak pociągnięta. Do tego wszystkiego, ile tu jest jakiejś takiej infrastruktury dla chyba pociągów, dla ciężarówek, jakichś dróg dojazdowych i tak dalej. Kurwa, grubo to wygląda. Powiem tak, 4 rzędy drutów kolczastych tutaj są. Jakby rozmiar, jakby... K***a, po francusku mi się już wzięło. W tym kanale Le Mans. Ja muszę na pewno wyciągnąć z bagażnika prezerwatywy. Paszport międzynarodowy się nie pierd... Masz paszport? Międzynarodowy. Ale wziąłeś? Międzynarodowy. K***a, bo do Rumunii to ci tak śpieszno nie było, żeby go pakować. Zapomniałem dokumentu wziąć ze sobą. Chłopy rusztowanie wiozą. Caba kondonów jakby pół Rumunii chciał wyrwać. Tu jest paszport Caby. To jest międzynarodowy. Popatrz, co mamy. Paszport. Idziemy w dobrym kierunku, bo tu już płot ma 6 metrów i jest
pod prądem. Na pewno zmierzamy, jesteśmy coraz bliżej Wielkiej Brytanii. Podobno mają tutaj gigantyczne problemy z uchodźcami, z emigrantami. Rozcinane są plandeki na tirach. Gdzieś tam próbują się na podwoziu zaczepić i móc przejechać, dostać się. Widzicie zresztą. Naprawdę to jest 6-metrowy płot, jeszcze tego wszystkiego jest pod prądem. Więc naprawdę widać, że pilnują tego, a rozmach całego tego jakby portowego kompleksu może wam pokazać to, że od miejsca, w którym się na chwilę zatrzymaliśmy, żeby wziąć dokumenty, wjeżdżając na cały port, mamy 6 km do przejechania na wprost, żeby dojechać do miejsca, w którym jest przejście graniczne. Dalsza część zwiedzania z wujkiem Labudą, a mianowicie chwilowo to wygląda no, w żaden sposób inaczej jak jakieś ultra ładne przejście graniczne. Dziękuję. 264 euro w jedną stronę. 264 eurochy w jedną stronę i w drugą drugie tyle. Kurwa, ponad 500 euro w dwie strony. Powiem wam, że chyba sobie kurwa wykopię taki tunel i charge'ował ludzi. Idę jeszcze za drugie auto zapłacić. Ja pierdolę. Kto w ogóle wpadł na to, żeby jechać do Wielkiej Brytanii na kołach? Dwoma autami. Z czego jednym, które p***dala 60 litrów na 100. To chyba ja. Friendly guy. Dobra, pogłaskałem pieska, jestem już najszczęśliwszy na świecie. Przeszliśmy wszystko, jeżeli chodzi o dokumenty i tak dalej. Słuchajcie, nawet nie sprawdzali dowodu rejestracyjnego od auta, ubezpieczenia, totalnie niczego. Natomiast jak pewnie widzicie, chłopaki tutaj się nieźle bawią. Ja się bałem, czy huragan by przejechał promem, już widzę, że tak. Po kolei Aventador, Bentley, Porsche. Następnie stoi sobie M2, stoi tam jeszcze RS6 i stoi 911 w wersji Dakar, która jest bardzo rzadka. Wszyscy wjeżdżają na prom i wszyscy lecą na Wielką Brytanię. Powiem wam szczerze, że trochę się jaram. Dawno mnie w Anglii nie było, tak jak już zresztą wspomniałem. Do tego wszystkiego już nawet sama ta droga z wami przez Europę tutaj jest fajna. Zostaw łapeczkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz na tym kanale. Pamiętajcie, że lecimy po 2 miliony subskrypcji. A na 2 miliony, jak pewnie się już domyślacie, przypierdolimy coś naprawdę grubego. No powiem, że jest to jebutny pociąg. Patrzcie to, na prawą stronę. Jaki jest wolę jak ściana, jak jakiś mur. Wysokości ma z 10 metrów. No z 10 nie, ale z 8 będzie miał na pewno. I rzeczywiście, normalnie się wjeżdża samochodem do środka. Tak po prostu. Ten pociąg jest też dobrym tematem, żeby udowodnić, że Rolls jest naprawdę szeroki. Powiem wam, że i z lewej, i z prawej strony jestem naprawdę blisko tego krawężnika. O, zamykają się wrota. Pa, jak w jakimś Star Treku jest. Ale w ogóle, jak to wygląda tak abstrakcyjnie, futurystycznie. To mówiłeś Rafał? Rafał mówił, nie podjeżdżaj tak blisko, bo jak pociąg szarpnie, to on w nas z***e. Tymczasem pan z obsługi, jeszcze miejsce, chodź. Klimacik fajny. Ja się jak żaba na liściu ułożyłem, wysunąłem próg załadunkowy i w ogóle fajnie też widać, jak pracuje zawias, podczas kiedy pociąg podskakuje, a auto stara się to ustabilizować. Cała podróż w sumie trwa 34 minuty samej jazdy i największym osiągnięciem w tym wszystkim wydaje mi się, że przez całą trasę 100 metrów pod poziomem morza utrzymuje 3 kreski LTE. K***a, jak ja z domu wyjdę czasem na swojej wiosce, to zasięgu nie mam, a tu elegancko całą drogę 3 kreski. O kurwa, to taki pociąg to ciągnie. Ogólnie właśnie wyjechaliśmy w Wielkiej Brytanii i jeździ się kurwa po lewej stronie. Powiem tak, no kurwa wyżej się z poligonem doświadczalnym niż kulinan nie dało pójść. Jest wielki, jest szeroki, tego już doświadczyliście w tym filmie. Jest kurwa niepraktyczny do miasta, niepraktyczna parkingi, a do tego wszystkiego jebniemy sobie jazdę po lewej stronie. W porządku, wszystko w porządku. To nie będzie zabawne momentami, coś czuję kurwa, że no do dupy. Nawigację to rondo magiczne. Chcesz jechać od razu na to magiczne rondo? Tak, jedziemy na magiczne rondo. To ja wam wyjaśnię zaraz, o co chodzi z magicznym rondem, bo kurwa genialnych pomysłów z naszej strony jest jeszcze nie koniec. Wy jeszcze nie wiecie, o jakim rondzie my mówimy. To jest kurwa 6 rond, to nie jest jedno rondo. To jest 6 rond w jednym rondzie. Dobrze słyszysz, mój kochany. To jest 6 rond w jednym. A to dla was już za chwilę w tym materiale. Kurwa, gdzie mam jechać? Szybko się zaczęło. Natomiast, żeby tam dojechać, mamy 150 mil na delikatne przyzwyczajenie. Odkrywamy też jakże niebanalne tajemnice omawianego samochodu. Ej, rozkminialiśmy jeszcze, bo zobaczcie, Kulinan ma tutaj taki fizyczny zegarek, gdzie jest skitrane coś, żeby go przekręcić, nie? Ale Przemo zaczął grzebać w systemie i patrzcie, przełączymy sobie na godzinę, którą mamy, 14? Tak. Cyk. I patrzcie to, normalnie się zaczyna kręcić fizycznie, cały czas chodzi, można sobie tak fejkować timelapse'a.
Zajebisty bajer. Fajne. Znaczy nie wiem, czy właśnie się podniecam w samochodzie za f***łe pieniędzy tym, że się zegarek sam rusza, ale podoba mi się. Godzinę mamy już jak należy, kierując się dalej do naszego miejsca przeznaczenia albo spoczynku, to się jeszcze okaże. Mija nas dziwna Skoda. W sumie to Skoda normalna, ale babka jest jakaś dziwna. Co, ona zła jest jakaś, k***a? Obrażona jest? Pokazuje coś. Napis pokazuje, nie fakt. Nie wiem, co to znaczy tutaj w Anglii. Macie kontakt wzrokowy? Znaczy, kontakt wzrokowy to jedno, ale k***a, nie wiem, czy ona jakiegoś demona nie odgania, bo ona cały czas trzyma te palce u góry. Ja nie wiem, czy se k***a nie skaleczyła i tapicerki nie chce upierdolić, czy coś. Podejmujemy też jakieś pierwsze przejazdy treningowe z ruchem lewostronnym, wjeżdżając na przykład na stację. Na rondzie ci mają teraz pierwszeństwo, ci stoją, k***a, tak? Halo, stoimy. I jedziemy teraz pod prąd na rondzie. To już się akurat zdarzało. I tędy zjeżdżamy. I jesteśmy... Czekajcie, czekajcie. Ten nie ma pierwszeństwa. I teraz jesteśmy sobie na stacji benzynowej. K***a, działa! Jakoś działa. Ale po co tak zrobili? Nie wiem. Skoro już wszystko wiecie, to przejdźmy do konkretów. A tu może być różnie. Dość, że najbardziej skomplikowane, to jeszcze do tego wszystkiego przypominam o tym drobnym szczególe, że nie mieliśmy styczności do tej pory z ruchem lewostronnym. Znajdujemy się w miejscowości Swindon, dokładnie 100 km na zachód od Londynu. I jest to miejsce, które bardzo chciałem wam pokazać, ze względu na to, że rzuciło mi się w oczy już kiedyś gdzieś tam za dzieciaka i stwierdziłem, że gdybym znalazł się na tym skrzyżowaniu, to chyba bym się osmarkał. I wiecie co? Za moment na tym filmie znajdę się na nim, a tak jak już wspomniałem przy samym wjeździe, do Anglii, no to bardziej hardkorowego poligonu doświadczalnego nie mogliśmy sobie już znaleźć. Zobaczcie w tym momencie, jak z góry wygląda skrzyżowanie, o którym mówimy. Mało tego wszystkiego, zobaczcie, ile jest alternatywnych tras przejazdu na całym tym skrzyżowaniu. Możemy się spotkać z innym samochodem właściwie w każdym możliwym miejscu. Życzcie mi tego, abym ja jednak się nie spotkał. Weź pas zapnij, bo przy jebnięciu bocznym to lepiej, żebyś był zapięty. Można generalnie strzała dostać z każdej strony chyba jednocześnie. Generalnie to tu szelki się powinno zakładać. Ogólnie to do tego wszystkiego jest ważne, że jest 17.40, patrzcie, my już stoimy w korku. Są normalnie godziny szczytu, więc ten ruch jest jeszcze większy niż standardowo. No i cóż mam wam powiedzieć? Myślę, że oznaczenie mówi samo za siebie. Myślę, że to, co widzieliście na filmiku instruktażowym, też mówi samo za siebie. Ja pierdolę, gdzie my jesteś? A mało tego wszystkiego, tak jak już wam pokazałem, to auto jest wielkie, długie i niepraktyczne. K***a, gdzie mam jechać? Na razie jedź normalnie. Normalnie w lewo. K***a, szybko się zaczęło. Ty, ale czekaj, patrz. Teraz co, ja mam pierwszeństwo czy oni? Nie, no ja mam. Ty, bo myśmy w ogóle przejechali przez środek teraz tego małego ronda chyba, to trzeba było to okrążyć. Ty patrz, tu jedzie auto z prawej. Co ty pierdolisz i kto teraz ma pierwszeństwo? Chyba ty, ewidentnie oni, bo się nawet nie zatrzymują. Co? Lewo, tylko przepuść wszystkich. Co ty dupisz? Czyli teraz ja mam, bo już wjechałem, tak? No, tak, chyba tak. Tak to działa, no. Ja pierdolę, ale Armagedon. Dobra, czekaj, teraz skręcimy się tutaj. Czekaj, ci nie mają pierwszeństwa. Ty, ale ledwo żeśmy wjechali na rondo i nas zatrąbili w tej samej sekundzie, Czekaj, tu jest to małe rondo. Ten nie ma... Ty, patrz, co tu się dzieje. Patrz, zaraz się pierdolą też. Ty, tu. Chodź. Teraz musisz jechać w lewo. W lewo. Jeszcze raz w lewo. A potem w prawo. Dobra, w lewo i później w prawo, tak powiedział? Czy w lewo i później w prawo? Chyba trzy razy w lewo było i raz w prawo. Ale patrz, my jechaliśmy tak jakby tam, gdzie te auta. Czyli na tym rondzie można jechać w prawo i w lewo. Czy to nie jest rondo lewostronne, czy ono jest prawostronne? To ono jest dwustronne jakby. Czekaj, teraz mi nie gadaj. K***a. Czekaj, teraz co? Oni mają chyba pierwszeństwo. Nie, my jesteśmy już na rondzie. K***a, patrz. Tak. Nie, dobrze. Dobrze mówiłeś. Ale nie byliśmy na rondzie, no co ty? No nie, bo jesteśmy na tym teraz środkowym jakby. Tu jest tak, że... Aha, dobra, jesteśmy teraz na tym środkowym rondzie, tak jakby. Czekaj. Teraz co jest? Teraz czekam, teraz chyba nie mamy. Ty, ale tu jest z ronda na rondo. Ale patrz, z ronda na rondo wjeżdżasz i... Teraz się musisz pierdolić, żeby skręcić w prawo. A. Dobra, pójdźmy. Teraz ja tutaj w prawo, kurde. Ja pierdol... Patrz, teraz mamy maskę na wysokości głowy pana przed nami. A, i tu jest wyjazd. I teraz wjeżdżamy. A czekaj, muszę... Jak? Ja mam w lewo. Nie, w lewo, lewo. To jest lewostronne. Dobra. I co teraz mam zrobić? Tam, do wyjazdu, tak. Dobra. I k***a, zawróciłem na całym tym rondzie.
Ja pierdzielę! A teraz żebyśmy na ostatnim nie zajebali. A teraz oni mają pierwszeństwo, bo nie wiem czemu w sumie. Teraz oni mają pierwszeństwo, bo chciałem uargumentować, ale w sumie sam nie wiem. Ja, no powiem ci, że faktycznie... Nie no, jest, zdecydowanie jest to najbardziej dzikie skrzyżowanie o ruchu okrężnym w Wielkiej Brytanii. Wynalazek szatana to jest. Nie, inaczej, ja stwierdziłem jedno. Każdy... Ty, policja. Hello. I didn't stop. I stopped because the lady was walking, but later I have to do it in C. Sorry for that. Let's see an instant replay. I stopped because the lady was walking, but later I have to do it in C. Sorry for that. Sorry. Na czerwonym się tam przejechali? Przecież też nie zauważyłem. Myśmy poczekali, że ta babka przechodziła. Tak. Na którym czerwonym? No tutaj jest przejście dla pieszych. Dobra, to jest szatański wynalazek. Całe to, ja to twierdzę jest... jedno. Przejechałeś, czyli prawko UK powinieneś dostać z automatu. Bo no. Z automatu. Ale wiesz, że ja wszystko robiłem na takiego czuja. Na zasadzie, ten akurat nie jedzie, dobra, to ja jadę. Kto miał pierwszeństwo w tym wszystkim, to nie, ja nie mam pojęcia. Inaczej, patrząc na kamerę, wszyscy tu jadą na czuja. Po prostu to jest jak indyjski kocioł. Co chwilę tu ktoś na kogoś strąbi, przed chwilą było: oh, you fucking idiot! Mnie strąbili ledwo, kurwa, wjechałem metr na rondo. Pierwszy klakson był na mnie. Dwa razy się strąbili, zablokowaliście rondo. Jedno małe rondo. My? Tak. Wypraszam, że nie było tak wcale. Po prostu tam rzadko ktoś zawraca. Dobra, może żeśmy zablokowali. Ale jest wynalazek, słuchajcie, taki, że gdyby tutaj postawić osobę, która się niepewnie czuje na jakimś zwykłym rondzie, na przykład w Polsce, a do tego wszystkiego ten ruch jest lewostronny, to kurwa stawiasz auto na środku, pizgasz drzwiami, dziękuję, cześć. Wewnętrzne rondo masz lewostronne, wewnętrzne prawo, łączy je 5 różnych rond, lewostronnych i weź tu się po. Ale miłość ze strony pani policjantki, że mi powiedziała, że przejechałem, ale nie wyjebała mi mandatu. O kurde, fajnie. I tak zacznie padać deszcz, jak tylko kurwa stąd wyjedziemy. Zapamiętajcie moje słowa. Dobra, chodźmy na negocjacje. Hello! Can we clean it? Wash it? How long we need? Wow, bad guy! Ogólnie jest tak, no chłopaki chyba Rolsa jeszcze nie myli, ale my lubimy być pierwsi. Pasuje. To będzie na przebitkę. Jak tylko go umyjemy, to jestem wróżbita labuda, pierdolnie deszcz. Mówię wam, pierdolnie deszcz na bank. Teraz taki do***bany birol z mycia. Taki, wiesz, totalnie odpierdolony, jakby to był detailing taki najwyższej klasy. Albo w drugą stronę, taki na flecie. Zróbmy takiego birola na flecie. Już zaczyna kropić, wiecie dlaczego? Bo to, co on tam robi na dwie ręce, to jest taniec deszczu. Zapamiętajcie, to nie jest mycie samochodu. To jest taniec deszczu. Jeszcze nóżka. Kurwa, gumą bym się zadławił. Chciałbym kiedyś komuś tak zaufać, jak państwo temu stolikowi. Ogólnie to zapierdałem do bankomatu, bo zrozumiałem, że ma być 50 funtów za mycie, okazało się, że 15, więc pan ma szczęśliwy dzień. Ale to za poświęcenie, skoro musiał furę myć, stojąc na stole, żeby dostać do dachu. Coraz więcej dowodów w tym materiale na to, że jest duży. To liczy. No i dobra, lecimy do Londynu. Taniec deszczu. Mówiłem, że to jest taniec deszczu. A few moments later. Oj, mówiłem. Czy nie mówiłem? Taniec deszczu. To zawsze tak jest. Lepiej schowam synka z maski, żeby nie mógł. Mil od Londynu. W 1865 roku, tak więc już 158 lat temu, rodzina Hammersley zakupiła 6,5 hektara ziemi i dziś na tej ziemi postawiliśmy tego oto jegomościa. Muszę przyznać, że wygląda, jakby się tutaj urodził i może ma to związek z tym, że fabryka Rolls-Royce'a znajduje się w odległości zaledwie 50 km w linii prostej. Dwór, w którym spaliśmy, ma całkiem ciekawą historię, której naturalnie nie będę wam tutaj wrzucał w całości, ale aby pokazać jego wartość, należy wspomnieć, że gościła w nim kiedyś królowa Elżbieta I, a w 1909 roku król Edward VII.
i opowiadam wam o tym, bo cały czas jeżdżąc tym autem po Wielkiej Brytanii mam nieodparte wrażenie, że ono tutaj po prostu pasuje. Mam wrażenie, że jest, uwaga, hit. Jak oscypek do Podhala. O? Albo gruda węgla na Śląsku. Czuję, że on jest tutaj jak chłodny browar u szwagra na garażu. I te porównania też idealnie obrazują, że jesteśmy totalnie niestandardowym właścicielem auta tej marki, albowiem taki typowy, to by użył takich określeń sztywnych całkowicie, wiecie o co chodzi, nie? Że pasuje tutaj jak instrument Stradivariusa w rękach wirtuoza. Jak orkiestra symfoniczna wykonująca arcydzieło Mozarta. Lub jak butelka najlepszego Bordeaux w skrzynce win najbardziej ekskluzywnego sommeliera. No ale to nie my. Kocham ten kontrast, że do kolekcji dołącza tak poważne auto, a my kochamy robić tak niepoważne rzeczy. Co jest? Gdzieś tutaj. Tak wygląda. Goodwood Motor Circuit. Zmieścisz się? Na styk, bo na styk, ale chyba tak. Nie, chyba luz. Wydawało się być węższe. O, jest stary autobus brytyjski. Już w ogóle ich na drodze nie widać. No właśnie, bo wręcz powiedziałbym, że kluczowym w tym wszystkim jest to, że my znajdujemy się w Goodwood, czyli w miejscowości, którą wielu z was może kojarzyć z Goodwood Festival of Speed, gdzie prezentowane są jakieś wszystkie najnowsze modele, no ogólnie to, co widzicie w tym momencie na ekranie. Pewnie wielu z was słyszało o różnych wypadkach, na przykład jak z jakiegoś tam, nie pamiętam, czy to był Rolls-Royce, czy Aston Martin, ostatnio odpadło koło i pojechało własnym życiem. O, jedziemy po torze. Dawaj, gdzie się tu trakcję wyłączało? Gdzieś tu było. A tu w ustawieniach głębiej. No a właśnie, bo tu nie jest tak na przycisk, bo raczej nikt nie wyłącza kontroli trakcji. Kontrola stabilności. DSCO. Patrzę. Opierdzieli, że to bokiem chce postawić. U jest ciasny winkel, pato. Jego trzeba zrzucić jak łódź. Tata prawie się dołączył do przednią kanapę. Ja pierdolę, to jest do zrobienia, tylko jego trzeba jak łódź, tak masa, lewa i te trzy to... O, kurwa, szwa, co jest? Ty, jakiś stelaż jak do jakichś kurwa dziwnych zabaw, bym powiedział. Hey, welcome. How are you? You okay? I'm not sure what we are going to do today. Yeah, for sure. People are not created for flying. This is not that dangerous. It's a bit like riding a motorbike, you know, calculated risk. That's why I'm not driving the bike. There's one just over there. You can see over there. We can go and have a look if you like. Yeah, for sure. This is our mark three. Definitely the word you can know today in Polish. It's kurwa. Kurwa, yeah, I know it well. you know it well, okay. Yeah, I know it well. It's only probably about 3 weeks old, this one. And it's working at the rocket fuel? Jet A1, so similar to a plane. To na co samoloty pasażerskie. So it's a simple design, you can see it's made like a backpack. Yeah. So you wear it on your shoulders, you do the strap lock nice and tight, otherwise it'll end up flying off without you. You've got to keep it nice and tight. Yeah, it's very important. Exactly, yeah. And you slot your arms up into here. Okay, and you got engine here? Yeah, and then there's three engines here, yes. Yeah? Okay, so you got seven engines. Yeah, lots. Okay. You're looking at around 1200 horsepower. More than F1 car. Yeah, dobra, to ma 1200 koni mechanicznych, jakby to przyłączyć. Mam to przypierdolić do pleców i latać. No tak, kilka pytań na rozgrzeweczkę, a później o co? Czy polatają dookoła Rollsa? Czego nie robią przeciętni właściciele Rollsów? Nie dają latać plecakami odrzutowymi chłopakom dookoła nich. Co zrobimy? Niech polatają plecakami odrzutowymi dookoła niego. Ale rozsądni są, bo mówią, żebyśmy najpierw go odstawili z boku, to w ogóle zobaczą mniej więcej jaka wysokość i tak dalej. Czy to działa? Czy to działa? Nie no, powiem wam szczerze, że jest to temat, którego jakby idąc w parze z materiałem z takim poważnym samochodem, to w ogóle nigdy bym w życiu nie połączył. Natomiast no co mam wam powiedzieć? Myślę, że w tym filmie czeka was jeszcze więcej rzeczy, których raczej byśmy z tym samochodem nie połączyli, więc oglądajcie dalej. Natomiast w tym momencie na dobre rozpoczyna się rozdział, który dotyczy latania na plecaku odrzutowym. Graliście za dzieciaka w GTA San Andreas? Wiem, że pewnie 90% z was grało. Później zrobili GTA 4, GTA 5, nie było jetpacków. Nie ma! Nie ma jetpacka w GTA 5! No to żeśmy sobie w prawdziwym życiu ogarnęli. Takiego samego jak miał CJ.
cokolwiek by nie gadać, no to chłop lata. Da się takie coś kupić? Silniki podobno tak, zrobiłem zdjęcie firmy, więc na spokojnie. Poskładamy to jakoś. Z siebie na garaż to bym był moment, nie? Chyba da. Jest teraz moja kolej, ja wiem jak to będzie wyglądać. Ja będę wyglądał tak. A on wyglądał tak jak ten gość, o którego się masz nie martwić. On taki giga czad przylatuje, wiesz, żółwia zbija, odlatuje, kurwa, ja będę tak. No to właśnie tak się macie nie martwić, jak ja się teraz mam nie martwić, że się połamie, no. Chłopaki chłodzą sprzęt. W ogóle jak to brzmi, chłopaki chłodzą silnik odrzutowy. A właściwie to 7. I trzeba by co polatać, ale założę się, że nie będę wyglądał jak on. Skoro on robi to 4,5 roku, a ja 4,5 minuty. Całe latanie średnio nadaje się pod nagrywanie wam tego live, no bo jak pewnie zauważyliście, to te odrzutowe silniki tak hałasują, że nie ma szans na jakieś konkretne wypowiedzi. Potrzebuję taką dmuchawę do liści! Ogólnie ta nauka polega na tym, że w tej ramie przypinają cię do linek, abyś im nie wyfrunął. Masz pod palcami te spusty od mocy odrzutowej, no i próbujesz coś z tego wykrzesać. Jak już się umie naprawdę dobrze latać, to plecaki wykorzystywane są do poszukiwania na przykład zaginionych w ciężko dostępnych miejscach. A właściwie to bardziej, żeby się dostać do tych zaginionych, no bo one latają max kilka minut. Korzysta z nich również armia i jest to taka technologia przyszłości. Mega robotę robi na przykład jak komandosi, mają się dostać na statek wroga podczas misji i zamiast go doganiać, to gość sobie startuje, ląduje na tym statku i zrzuca drabinę dla motorówki. Albo wyobraźcie sobie, że 20 takich chłopa by na ten statek leciał. Technologia nie jest tania swoją drogą, bo gdybyście chcieli dziś kupić taki plecak, to trzeba wydać 350 tysięcy, ale funtów. 350 tysięcy funtów, czyli jakieś 2 miliony złotych. Chłopaki twierdzą, że szkolenie, które pozwala na latanie tak swobodnie, na przykład dookoła auta, trwa około 4 tygodni. Ja nieskromnie uważam, że zrobiłbym to od ręki. Nie no, uważam, że szło mi zajebiście. Nie wyglądałem wcale tak źle i przede wszystkim nie wyglądam, jakbym miał jakieś porażenie. Jak tak myślę o tym wszystkim, to mógłbym zostać astronautą. Czułem się tam trochę jakbym był na Księżycu. Byłem ciężki, ciężki, ciężki i nagle Księżyc. Nic nie ważyło. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. Miałem wiele czasu na przemyślenia i mam wrażenie, że bardzo dobrze mi poszło. Kiedy tak latałem, to nie dość, że czułem się strasznie atrakcyjnie, to jednak jest takie cool, to jeszcze do tego wszystkiego byłem wolny jak ptak. I don't need any safety systems. I uważam też, że całkiem nieźle mi poszło. Uważam, że naprawdę dobrze się w tym czuję. Szybko się odnalazłem na murawie, a właściwie tu w powietrzu. Chłopaki twierdzą, że naprawdę mam potencjał. To jest to. Cóż mam wam więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy się w przestworzach. Mam w planach trochę jeszcze poćwiczyć. Myślę, że z półtorej, może dwie godzinki powinienem latać gdzieś na wysokości pasażerskich. No, nieskromnie powiem, rozjebałem to. Na Goodwood mają dzisiaj track day, ale ich track day skończył się równo z tym, kiedy skończyła się moja nauka, więc nie mogliśmy pozostawić tego bez zagospodarowania, prawda? Ten tor byłby taki osamotniony, więc ujęcie, kiedy jedzie Rolls, a za nim lata gość z jetpackiem i dookoła niego itd., itd. No jakiś totalny absurd, jak jakieś testy w ogóle innowacyjnej technologii, prototypy NASA 1990 rok, ale zdecydowanie jest to kolejna rzecz, której nie mam kluczyka do samochodu. Ktoś ma kluczyk do Rolls. No, z kluczykiem będzie odpalić łatwiej. W każdym razie na pewno jest to kolejna rzecz, której tak standardowo to się raczej nie robi. A kadry, które za chwilę zobaczycie, chyba jeszcze takich nie ma na świecie.
Jak bardzo absurdalne to jest. Bardzo, że po raz pierwszy nie patrzyłem w kamerę, nie wiem co nagrałem. Jak już zupełnym przypadkiem znaleźliśmy się w Goodwood, no to musieliśmy podjechać również do miejsca, o którym kiedyś wam opowiadałem, a mianowicie fabryka Rolls-Royce'a. I powiem wam szczerze, że już teraz przy szlabanie mijaliśmy gościa. On patrzył, k***wa, był zniesmaczony. On miał minę taką, kolego, lepiej zawróć, bo ty nie powinieneś się tutaj znaleźć. Coś ty k***a najlepszego zrobił. Ale ja tylko ulepszyłem, bo seryjny kulinan... What the f*** is this piece of shit? No nie ma szału. O kurde. O kurde. Wszyscy się patrzą. Wszyscy się popatrzyli przed główną recepcją. Z czarną listą przed główną recepcją, ale k***a gnójza. Patrz, wszyscy się gapią, k***a. Oni myślą, że ja teraz dopiję. Jeszcze wysunę k***a. Patera. Patrzą się na mnie? O, już idzie, już jest problem. O, idą nas wypierdolić. Chowajcie ten. Hej! Allowed, you can take a picture in the front house. A, okej. Okay. No video anything about the production line. A, of course. You're taking picture, you have to delay it. Only what we can do is take a picture here. You have to take a permission. A, of course. Sorry guys, you have to, yeah. No worries. Thank you. Dobra, też trochę na mnie patrzył z pogardą, bo wysunąłem budbę jak ten. W każdym razie jesteśmy w tej wielkiej fabryce, znaczy wielkiej, niewielkiej właśnie, co ciekawe, fabryce, o której kiedyś już wam mówiłem, natomiast kilka ciekawostek jest z nią związanych, a mianowicie na przykład to, że marka Rolls-Royce wykonuje tylko i wyłącznie 4000 samochodów rocznie, podczas kiedy nie jedna marka, taka zdecydowanie bardziej jakby taśma produkcyjna, jest w stanie wykonywać 10 tysięcy samochodów, ale dziennie. Mało tego wszystkiego, w linii prostej od Goodwood, od toru, znajdujemy się tylko i wyłącznie 2 km, a cała ta fabryka jest wbudowana w park krajobrazowy, a po to, żeby nie było jej widać z góry, ona ma tylko i wyłącznie 2 piętra i do tego wszystkiego jest wkomponowana w taką dziurę w ziemi, żeby w żaden sposób nie psuła krajobrazu. Natomiast nie możemy wam pokazać tej fabryki w żaden sposób, ze względu na to, że Rolls-Royce nie wyraża zgody na żadne zwiedzanie jakby linii produkcyjnej, na żadne nagrywanie i tak dalej. Widzieliście, że ledwo byliśmy tam 2 minuty, no może trochę nasz Rolls zgodzi w ich zasady, ale szybko nas wyrzucili. Ty najgorzej, jak tam był ktoś na zakupie i tak patrzy i mówi, tego chcę. Ja myślę, że po pierwsze niesmak może pozostać, a po drugie oni się tam podzielili teraz na dwa. Tych, którzy są oburzeni, oh my god, what is he doing? I ci drudzy, którzy mówią... Tak w głębi serca tam, tak, z tyłu, w głębi tyłu, serca tyłu. Z tyłu, ale nie mogą tego powiedzieć głośno, mówią tak. To właśnie powinno, k***a, ruch prawostronny bym wjechał pod auto. Tak to właśnie powinno wyglądać, wyjeżdżając z fabryki. No, więc to był taki króciutki przerywnik. Przyjechaliśmy do Andiego. Na farmę przyjechaliśmy do Andiego. Czekamy już na Andiego i Andiego nie ma. W tamtą stronę jechał. Tam. Traktorem jechał, pewnie mu się spierdolił traktor w polu. No, musielibyśmy pomóc Andiemu. Na szczęście zainwestowaliśmy w haka do Rollsa. Właściwie nikt nie ma w Rollsie z Mansory haka. Ale czułem, że Andiemu może się spierdolić ten ciągnik. No, trzeba by pojechać pomóc Andiemu i przyciągnąć go tu z powrotem, żeby naprawił traktor. Właściciele Rollsa raczej nie ciągną traktora po polnej drodze, po środku Anglii. Tam musimy jechać. Tylko kaska. Aha. O, Brian jest, do Anglii żeśmy się przenieśli. Tu nie ma kasków. Jedziemy pomóc Andiemu, kurwa. Andy, już! Minuta jestem. Włączam tryb offroad. No, dobrze słyszysz. Jadę pomóc Andy. Po krokce. Przecież nie p***ało mnie, tak? No trochę tak. Może trochę. Koralików nie mam? Nie mam koralików, bo już nie produkują, ale jest napisane, że uniwersalny. Zobaczymy jak bardzo. Czy nie kłamali? Test zrobimy. Ochraniacz na tył fotela. Ale w tym aucie są tak wielkie fotele, że z tego mogę tak co najwyżej pod dupę. W sumie to najważniejsze. Bo jakbym upierdzielił spodnie, to przynajmniej siądę na tym czym. Farm Life. No hopie, na miarę. Zobacz. Sunę się tu tylko. Powiedziałbyś, że to nie jest z tego auta? Nie, no jak jest. No bo to jest uniwersalne właśnie. Farmer Kamil, farmę miał. Ja. Weź tam, ciśnij tak, jak ja. Możemy jechać po Andiego, bo już czeka. Pasy na dobry początek, a później, nie wiem czy ktoś kiedyś z tego korzystał, podnosimy się. Tryb offroad. Może jeszcze jest wyłączony. Tak, co? O, offroad. O.
O ja pierdolę. I heard you got a problem. We are here to help you. No problem for Rose. Let me turn around. What happened here? Our tractor's broken down. Can you give me a tow? Of course. That's why I am here. Let me show you something. Only two buttons. This one. And this one. Wow. Hop! A. Wow. Yep. Pomożemy, nie? No. Ale patrz jak się podniósł dzielnie, jak wszedłem w ten tryb off-road. Teraz nie jest na glebie. Daleko mu do gleby. No w każdym razie co? Auto jak auto, zawieszenie ma nie z tej planety, nic mu się nie stanie. Po prostu użytkujemy. Przecież nie psujemy. Double check. Działa jak należy. Możemy ciągnąć. No nie wiem, czy tak łatwo będzie go ruszyć. Ale no. Dobra, jest. Najgorzej było ruszyć, teraz jest w porządku. Jeśli chodzi o test ciągnięcia rolsem ciężkich tematów, jak widać zdane, jestem zadowolony. Działa jak powinno. Jak kupicie Cullinana, to możecie spokojnie nie tylko ciągnąć skuter wodny, Mavericka czy inny samochód. Możecie nawet pojechać do waszego dziadka, babci, wujka bądź szwagra i przyciągnąć mu traktor i to taki niemały, jakby się zepsuł. Uważam, że zdane 5 na 5. 10 na 10? Zdane to zdane. Andy dał nam kolejnego questa. Musimy wziąć taką mega starą przyczepę, bo mu tutaj zalega i musimy po nią pojechać po siano. On w tym czasie naprawi traktor. Patrzcie, jaka fajna funkcja w rolsie. Tak od góry, jak ja skręcam kierą, to pokazuje, gdzie pojedzie hak. Nie wiedziałem o tej funkcji, ale jest zajebista. Chociaż pewnie jest dostępna w każdym BMW. Dobra, wracam do roli farmera. Dobra, teraz. Całe szczęście, że naprawił ten traktor. Weź, wrzuć se tyle siana rękoma. Bez szans. Jedziemy? Aj. No to chodźmy. To obowiązkowo jest. Zawracamy. Całe lata się z Andym nie widziałem. Cieszę się, że dał znać i że mogłem mu w końcu pomóc. On tutaj dużo ma roboty, dużo pola, bardzo dużo pola ma. Na szczęście mamy dzielny ciągnik. Test zdany. Każdy z was może kupić to i zarejestrować jako ciągnik rolniczy. Cześć dziewczyny! Co? Nie uciekajcie, no co wy? Ja tylko w weekendy dorabiam. Nie widziałeś się nigdy. Takich rzeczy jeszcze chyba cały świat nie widział, koleżanki. Trzymajcie się, jesteście pierwsze. Wy zresztą też. Cały quest od Andy'ego nie polegał tylko na tym, że mamy to odwieźć na miejsce. Mamy to też wypakować, tylko Andy pojechał. Weź, wrzuć se tyle siana rękoma.
Bez szans. No ale co? Samo się nie zrzuci, nie? Jesus Christ, that's Jason Bourne. Dobra, tu się trzeba za stopą zapomnieć. Dobra. O, to było celowe. Czy widzicie, że wszystko jest wymierzone? Szansę oceniam na 50 na 50. Jak wszyscy doskonale wiemy, najpierw robota, później przyjemności. Robota została wykonana. Andy w ramach podziękowania użyczył nam kawałek swojej polany i powiedział, że możemy tutaj... No właśnie, pewnie się domyślacie. Mimo, że przerzuciłem się na farmę, to moje zainteresowania i przyjemności wcale się nie zmieniły. Lubię palić gumę i kręcić bączki. Gumy tu nie zapalimy, a czy bączka zakręcimy, się dowiemy. Tak jak mówię, szansę oceniam na 50-50. Albo się uda i przejdzie to do historii tego kanału, albo się nie uda i też przejdzie to do historii tego kanału. A mianowicie wyrwiemy koło, ale tego bym nie chciał. Wolałbym, żeby się udało. Podniesiemy sobie na maksa, a oprócz tego wyłączymy sobie kontrolę trakcji do zera. Powiem wam szczerze, że chęć zakręcenia nim bączka pojawiła się już na samym początku, jak tylko został zamówiony, dawno, 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 dawno temu. Natomiast no cóż, byliśmy naprawdę w wielu projektach i zostało to przeniesione w czasie. Zobaczmy, czy to w ogóle jest prawdopodobne. Ale jaką czy my to k***a zrobiliśmy? Ja nie wierzyłem. Nie wierzyłem, że to się k***a uda. Jak gładko w ogóle on to zrobił bez pierdnięcia. Rolls Royce, k***a mać, co wyście wymyślili? Ej, autentycznie jestem w szoku. Absolutnym szoku jestem, że to się udało i to tak gładko. Ja myślałem, że od razu wyje błąd napędu. Że to w ogóle nie będzie żadnej szpery ani nic. Ja się tu mogłem jeszcze przełożyć, jakbym chciał. Chłopie, to szło k***a jak Kena Bloka świętej pamięci, te czterobuty. Ja mówię, on lata czterobutem. No ciekawe, to chyba on na tym napędzie chodzi co Rolsy. Przecież to jak złe szło. Ja jestem w szoku, w autentycznym. A wiecie, jak kiera lekko chodziła? Robiłem tylko tak. Mogłeś mieć jeszcze szampana. Mógłbym, w ogóle nie szarpało. Zero. Normalnie była taka stabilizacja, że moglibyście mi dać, nie wiem, coś do picia w kieliszku, ja bym sobie tak robił tylko. Korekta, przekładka. Ooh, deal. What a sideway. Ale jest faza. Chętnie bym to powtórzył. Niesamowicie w zimie to będzie latać po Zakopanem, kurwa. Ja nie mogę. Wtedy się przebiorę z tego farmerskiego i ubiorę taki podhalański. Kapeluszek i kamizelkę wełnianą. Naprawdę się cieszę, że to się udało, nie? Sztos fest. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zrobili tego raz jeszcze, a przy tym nie pokazali wam, jak bardzo ładnie on wybiera te wszystkie nierówności. Zobaczmy. Ja sobie lecę bokiem i mogę sobie rzuć. I właściwie to tylko jedną ręką sobie skręcać. I lecieć, i kręcić bączki, i lecieć, i rzuć trawę, tym wszystkim. Easy, fajny driftowóz. To
Dobra, moi kochanie, miejsce, do którego zabrałem was teraz, to jest miejsce, do którego nie sądziłem, że kiedykolwiek zabiorę was w historii tego kanału. Natomiast jest to miejsce, o którym wielu z was mogło słyszeć, jeżeli oglądaliście wywiady. Dziś, tak jak powiedziałem, jest 4. rocznica założenia całego kanału. Dokładnie dziś mijają 4 lata od wrzucenia pierwszego filmu w historii na Budda TV. I moi kochani, jakieś zrządzenie losu chciało tak, że mieliśmy być tutaj wczoraj, ale przesunęły się nam plany nagraniowe. I jesteśmy tutaj właśnie dziś. Pracowałem tutaj na zmywaku, jak miałem 16 lat i udawałem wtedy, że lat mam 18, żeby dostać pracę na pełen etat i pełne wynagrodzenie. Ten budynek właśnie znajduje się za moimi plecami i to jest nieważne, że przyjechaliśmy tu takim autem. Ważne jest to, ile zmieniło się przez te 8 lat, od kiedy ja tutaj na tym zmywaku pracowałem. Wy w tym momencie łapcie na ekran zdjęcia z tego miejsca i w tym filmie robimy wszystko. Robimy wszystko inaczej niż właściciele Rollsów. I nawet nie chodzi mi o to, że właściciel Rollsa zwykle za dzieciaka nie pracował na zmywaku, bo może i tacy są, to jest nieistotne. Ale właściciel tego auta raczej nie przyjeżdża 1800 km od swojego domu na kołach do tego miejsca, w którym na zmywaku pracował, po to, żeby wziąć hotel w tej samej restauracji, w której pracował, a następnie, jeżeli to się uda i nie skończymy w areszcie bądź w więzieniu, tak jak mówiłem na samym początku, to postara się wbić na zaplecze tej restauracji, pamiętając, jakie jest jej rozłożenie, i pokazać wam zmywak, na którym pracował. Mamy zabukowany hotel, chodźmy więc się zameldować, a następnie znowu stwórzmy kurwa kawał pięknej historii, bo jak to się uda, to ponownie powinno to przyjść do historii tego kanału. Ja odczuwam tak jakieś dziwne emocje, jak tutaj jestem, w tym samym miejscu, nie? Pamiętam tutaj wszystko. Pamiętam restaurację, pamiętam dom, w którym mieszkaliśmy tam. Za tą restauracją jako pracownicy tędy chodziłem na spacer 8 lat temu w tamtym kierunku, żeby przejść do najbliższego sklepu i na stację metra. I na stację pociągu, nie metra, to był pociąg, spalinowy pociąg. Dobra, róbmy to i nie traćmy czasu. Ja pierdolę, ale akcja. Jest otwarta brama, którą wchodziło się na zmywak. To było wejście dla obsługi. To trzeba było czyścić 2 razy w tygodniu. W sensie jakby podłogę i tak dalej. Widzę, że to już jest nie takie zadbane, jak było, jak ja tutaj pracowałem. Natomiast nie chcę tam jeszcze włazić, ponieważ mam na sobie fioletową bluzę i jak tylko wejdę na ten mały, taki restauracyjny, backstage'owy jakby dziedziniec, to zostanę zauważony, nie? Więc chcę to zdecydowanie lepiej przygotować, żeby nie spalić tego za pierwszym razem. Więc podtrzymujemy plan, w którym idziemy najpierw zameldować. Poza tym też jak się zameldujemy i nas złapią, to może przynajmniej nie będą wzywać policji, nie? Ale już tam tu jak u siebie, to jest staff house. Tu k***a mieszkałem jako pracownik, a teraz musieli przerobić, bo jak ja byłem, to były tylko 4 pokoje hotelowe, a teraz jest napisane przed wejściem, że jest 10. When is good change from the staff house to hotel? 5 years ago. 5 years ago? Long time now. Long time. No, more, 6 years. I was here like a kid. No, yeah. To był salon. To była kanapa, pralka, tu, a tu była kuchnia. Tak, byliście na górze? Ja miałem tu, po lewej, i na samym początku, pierwszy miesiąc miałem u góry tamten pokój. Z tego pokoju jest też wyjście, da się wyjść na dach, na którym brzęczy wentylator. Obiecuję wam, że wyciąg z kuchni brzęczy na tym dachu do dziś. Idę na górę. Po tych schodach kurwa złożyłem do roboty. Niewiarygodne to jest, że oni to zmienili na kurwa dom mieszkalny. Tu mieszkałem pierwszy miesiąc. Też się nie zmienił układ. Ale mam mindfuck we łbie teraz. To ładnie tu mają teraz. Wchodząc na dole przed sekundą mówiłem, że z pokoju słychać wentylator. Mało tego wszystkiego, wiecie co wam powiem? Jak wyjdziemy na ten dach, to dokładnie wiem, gdzie wejdziemy. To nam w chuj łatwiej zadanie. Wejdziemy od strony dachu, żeby zobaczyć zmywak. Z dachu, normalnie zobaczymy z dachu zmywak. Co teraz tu idziemy? Tak, chodź. Stąd nas nie będzie widać. Widzę zmywak już. Chodź. Tutaj był drugi pokój. Tędy się będzie dało przejść. Właśnie chodzimy po dachu całej restauracji. Mało tego wszystkiego, tutaj jest takie szklenie, którego całą tą restaurację widać. Zmywak jest w tym miejscu. Widzę już gościa na zmywaku, tylko kurwa, on też widzi nas. Widać, tak. No, ale to trzeba tą albo lampę wyłączyć. No wiem, to czekaj, dawaj, wyłącz lampę w tym i musimy przejść jakoś dołem bardziej. To czekaj, majster, bo ja nie znam drogi jak ty. Widzę zmywak. Ale tam ktoś jest na zewnątrz, chyba tam się da wyjść? Tak, właśnie to jest dziedziniec zmywaka. Tam jest szopa na środki czystości do czyszczenia podłóg i tak dalej.
tak dalej. Dobra, w każdym razie... to jest okno w ogóle otwarte i ktoś tam myje teraz, ty. Gdzie? No tam się rusza, patrz, ten. Tak, bo to jest właśnie zmywak. A dobra, ale to musimy być ciszej, bo jest okno otwarte i tam ktoś myje naprawdę teraz. Jak przejdziemy sobie na dach zmywaka, to będzie widać drugą stronę, taki tunel techniczny jakby między dwoma budynkami dla pracowników. Tam jest takie pomieszczenie, a przynajmniej było, w którym była masa fartuchów, ręczników i tak dalej. Jakbyśmy się tam jakoś dostali, to byśmy mogli wziąć fartuch. I wtedy, nie wiem czy, trochę w Hitmanie mi się odpaliło, jak w tej grze. O, ktoś się rusza na zmywak. Ciekawe, czy pole. Jest to miejsce, o którym mówiłem, ten tunel, tutaj. Zobaczę, czy jest przejście do tego pomieszczenia z fartuchami. To, co widzicie teraz, to jest wejście na kuchnię, a tutaj nic się nie zmieniło. To jest to, co mówiłem wam, że jest tunel i tam po lewej znajduje się miejsce, z którego można wziąć fartuchy. Nie tak łatwo było to wszystko zgrać, bo cały czas na kucaka, do tego bez latarki, a tam piorunochron, zaraz komin, jakaś kratka, no i oczy dookoła głowy, żeby się nie wpakować na minę, bo raczej ciężko by to było wytłumaczyć. Mam dla was też kilka fajnych shotów, które udało nam się złapać. Widzicie na przykład stalową półkę, która jest za zmywakiem. Odkłada się na nią umyte gary. Teraz widzicie zdjęcie z 2015, kiedy w przerwie zdarzało nam się na niej leżeć i chillować. Cały zmywak, czyli tak zwana kejpa, wiele się nie zmieniła. Wybaczcie za jakość nagrania, ale 8 lat temu to kalkulator miałem, a nie iPhone'a, i tak wyglądało stanowisko, gdzie zmywałem. Dalej. Tu widzicie nagranie z teraz, a teraz dokładnie to samo miejsce, na którym siedzi ziomek lata temu. I muszę powiedzieć, że w mega dziwne miejsce zaszedł ten odcinek, bo wbijamy się na zmywak we wsi koło Londynu, ale zaraz zajdzie znacznie, znacznie dalej. Wracając, obcinamy, kto siedzi przy stoliku, a tam nasi. Wysyłam więc im fotę z góry, a ci wszyscy k***wa głowa w sufit. Kelnerka prawie nas wyczaiła, natomiast nic nie widziała. Można zaatakować mocniej. I tu już jest wysoko. Dobra, temat tego, jak to wyglądało od strony dachu, został chyba już wyczerpany. Natomiast to jest wejście do restauracji od strony ogrodu. A tu te otwarte drzwi. To jest nic innego jak wejście na zaplecze restauracji i właśnie tam jest pomieszczenie, z którego można by było wziąć fartuchy. Ono jest otwarte, można by się było pomylić i tam wejść. No. Nie dowiemy się, jak nie pójdziemy. Tak, to tu. Tunel, o którym mówiłem z góry i na przestrzał jest zmywak, a tutaj po prawej... Dobra, ch**a, że nas nie zamknie. Już tu nie ma, ch**a. Już nie ma tam tego. Nie ma regału z fartuchami. Teraz jest tylko i wyłącznie boiler. No i co? Drugi to jest zbliżarnia, jak chcemy coś słodkiego. To się raczej nie zmieniło. Świeciło się, idzie ktoś, idzie ktoś. To, że są czujki na światło, to widać, jak ktoś idzie. Zjebałbym coś ze spiżarni, jakiegoś batonika albo czekoladę i bym im zostawił dychę. Na pamiątkę bym to zapierdolił. Dobra, wyszedł z kejpy. Teraz albo k***a nigdy. Dobra, ogólnie nie ciągnę wam tu całości, bo zbite 15 minut tam próbowaliśmy coś wymodzić, a co chwilę miał miejsce taktyczny odwrót. Drzwi niby są niedaleko, ale realnie kamera też tego tak nie oddaje. No i do tego idealnie naprzeciwko nich są szyby kuchenne, gdzie kręci się z 10 osób. Trzeba zaryzykować i zaatakować temat zdecydowanie. Widziałem cię, nie? Nie, ale ja widziałem tam 5 osób. Kurwa, ktoś tu idzie. Kurwa, to się przyjdzie. Ja pierdolę. Przedrzeć drzwi, kurwa, nie czekaj. Ktoś przeszedł. Ktoś przeszedł. Tam ścianę, ścianę. Co widziałeś? Ścianę świeć. Dobra, 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 kurwa. Gdzie jest jakaś czekolada? Dychę daj mi, spierdala. Dobra, cukier. To dwie dychy. Ten za duży, to nie. Kakao, kurwa. Kiedyś były czekolady. Co my, kurwa, robimy? Kupiliśmy w tym filmie Rolsa. Właśnie się chowamy w spiżarni w Anglii, kurwa, na zmywaku. Dobra, dajcie mi coś, kurwa, na pamiątkę. Dobra, biorę oliwę. Nie wiem, ile to warte. Co, jak więcej niż dwie dychy? Kurwa, to tam 30.
funtów, to chyba 2,5 stówki jest warte. Czekaj, teraz musisz ty pierwszy lub ciągnie dopiero. Tutaj trzeba kucnąć od razu po wyjściu. Ja bym wyszedł po prostu tak, jakbyśmy byli pracownikami właśnie. A ja mam to! Zostawię otwarty drzwi, chowaj. Kurwa, taka zajebista, ja ją chcę. Patrz, jak się k***a gira czesie. A my we dwójkę w środku i mówimy, kurwa, na bank będzie przypał. Bo pomyślą, że żeśmy chcieli jakoś zatruć jedzenie albo coś w tym stylu, wiesz. No i jedyne, co zdążyliśmy dźwignąć, to oliwę. Nie wiem, ile to warte, ale zostawiłem za nam 30 funtów, więc chyba git. Wzięliście oliwę za 11 funtów. You remember me? Yeah, when I was working here 8 years ago? Yeah, yeah, that's for it. For how long you are working here? Oh no, I left and I've come back. Ah, okay. Yeah, I was gone for like 3 years and then I'm back. From what country are now teacher orders? Piotr's Polish. He's Piotr, Polish? Peter, yeah. Peter. And then you got Adrian still in the kitchen. Okay. Do you remember Adrian? He's still working? Yeah, yeah, yeah. Ziomal, którego pamiętam, że tutaj pracowaliśmy, a co ciekawe, on mnie pamięta. It's like your life story then, is it? Yeah. Gadasz po polsku? No gadam, no. A ty nie oglądasz YouTube'a? A poznaję cię. Poznajesz? No, Budda, nie? Pracujesz na Cape'ie? No, na Cape'ie. A wiesz, że ja tu pracowałem na Cape'ie? Nie, właśnie. 8 lat temu, na tej Cape'ie. 8 lat temu. Ja tu pracowałem też coś koło dnia, ja pracowałem 9 chyba. W 2014 tu zaczynałem, no. Świat to jest mały, nie? No, ja jestem zaskoczony, no. No. Dla mnie to jest kopie kawał historii, nie? No aż jestem w podziwie, nie? No i co? I oglądasz kanał też? Znaczy kanał oglądam czasami z bratem, no. Tam nawet wysyłałem losy na tego, Nissana. Kupowałeś na akcję? No, kupowałem, no. Kurwa, stary, przed nami jest teraz największa akcja w historii. Mhm. Jeszcze w tym roku będzie. I musisz wejść do gry, bo to będzie totalny game changer. Wszystkiego no, dobrego dobra, dla ciebie. No, miło, bo miło cię poznać, no. Tam zaskoczyłeś mnie. Dobra, ale w tym materiale nie może też zabraknąć tego, na co zakładam, że wielu z was czeka. A mianowicie same informacje na temat konkretnie tego Rolls-Royce'a oraz takie konkretniejsze informacje na temat ogólnie marki Rolls-Royce, ze względu na to, że zdecydowanie ich samochody nie są codziennością, a ja obiecałem wam, że w tym filmie będziemy mieli miks jakichś nietypowych aktywności. No umówmy się, że trochę ich było. Ale i również fajne informacje techniczne, z których każdy z was może zaczerpnąć coś dla siebie. Może po kolei. Marka Rolls-Royce została założona w 1906 roku, natomiast wbrew obiegowej opinii wcale Rolls-Royce nie należy do BMW. Rzeczywiście mają ze sobą całkiem dużo wspólnego. Rzeczywiście w cudzysłowie można by było powiedzieć, że Rolls należy do BMW. Natomiast nie jest tak w 100% ze względu na to, że Rolls nigdy nie sprzedał swojego znaczka, nigdy nie sprzedał trademarka BMW. On powiedział, słuchajcie, róbmy to razem, róbmy coraz lepsze rzeczy, korzystajmy z waszej technologii, no bo jesteście gigantyczną marką z gigantycznym zapleczem technologicznym, natomiast my wam marki nie sprzedamy, my możemy wam wypożyczyć nasz znaczek. I tak też się stało. Na chwilę obecną BMW dzierżawi znaczek Rolls-Royce'a i taka umowa została spisana na 125 lat. Natomiast sprzedaż samego znaczka nigdy miejsca nie miała. Przechodząc konkretnie do modelu, w którym się znajdujemy, za moment oczywiście sięgniemy do technikaliów, natomiast warto zaczerpnąć delikatną lekcję historii. W 1905 roku w RPA został znaleziony największy diament w historii naszej planety. Na chwilę obecną jest on rozdzielony na 105 mniejszych diamentów, no i zdobi uszy w kolczykach, bądź w bransoletkach nadgarstki, czy też w naszyjnikach zdobi szyję. Natomiast, jak już pewnie możecie się domyślać, największy w historii diament nazywał się Cullinan, czyli dokładnie tak samo, jak został nazwany największy SUV na świecie spod marki Rollsa, czyli Rolls-Royce Cullinan. O tym, że jest naprawdę wielki, świadczy na przykład to, że cały Cullinan wykonany jest na płycie podłogowej Phantoma. A umówmy się, że Rolls Phantom naprawdę jest gigantyczny. Mam dla was jeszcze jedną fajną ciekawostkę. Zasadniczo znalazłem ją w internecie, ale jej prawdomówność chyba należy podzielić na dwa. Chociaż na przykład znalazłem również zdjęcia, które są dowodem tej ciekawostki. Hinduski król, którego imienia i nazwiska totalnie nie umiem wymówić, natomiast mogę spróbować. Jai Singh
Wszedł kiedyś do brytyjskiego salonu marki i chciał zakupić samochód. Natomiast uznano, że jest on personą na pewno zbyt mało majętną, zbyt mało reprezentatywną oraz personą, której na pewno nie stać na zakup tego samochodu. Wrócił jakże urażony do swojej ojczyzny, a następnie zakupił 10 takich Rollsów i zastosował je jako śmieciarki. Normalnie były odpowiedzialne za czyszczenie ulic, no i nie było to nic innego jak, umówmy się, dość atomowe odbicie piłeczki, no i co? Ugodzić Anglików. No, chyba mu się udało. I można by pomyśleć, że ja gdzieś robię coś podobnego, że coś mi nie pasuje z Rollsem, dlatego tak bardzo śmiejemy się w cudzysłowie z tej zmiany figurki, z tego, że jak podjechaliśmy pod fabrykę, to nie mogli uwierzyć i chwytali się za głowę. Otóż nie, ja bardzo szanuję to, co robi marka Rolls, wręcz powiedziałbym, że w ich samochodach jestem zakochany. Tylko że ja mam takie swoje podejście, w którym mówię, że jak już coś kupiłem, jak już za to zapłaciłem i jak to już jest moją własnością, to mogę z tym zrobić, co mi się podoba. I powiem wam szczerze, że dziś, dosłownie dziś, mijaliśmy Cullinana w serii. Totalną serię w kolorze Nardo Grey. I ten samochód absolutnie mi się nie podobał. Nie marzyłbym o takim SUV-ie. Marzyłem o nim w takiej wersji, w jakiej go mam. Jeżeli dostałem blacklistę za to, że założyliśmy pakiet felgi, czy przeszyliśmy środek, a figurkę według naszego uznania zmieniliśmy na taką, jak się nam zwyczajnie podoba, no to trudno. Natomiast konkretnie do marki Rolls-Royce ja absolutnie nic nie mam. Wręcz przeciwnie. Uwielbiam ich. Tu nic nie jest robione po złości. Przejdźmy natomiast do technikaliów, bo te pewnie całkiem was interesują. No i fajnie możemy sobie tutaj zacząć od tego, że Cullinan, a właściwie to nawet bardziej niż Cullinan, to cała marka, w sposób, no jak na dzisiejsze czasy, dość agresywny, drwi sobie z norm emisji spalin oraz wszechobecnych, prawda, kastracji silników spalinowych. Po pierwsze, mamy tutaj 6,75 litra, które po przejechaniu 4070 km pokazuje nam średnie spalanie na poziomie 26,7. Gdyby tego wszystkiego było mało, obecnie w każdym samochodzie mamy obowiązkowy system start-stop. Tutaj tego systemu totalnie nie ma. Nie trzeba go w żaden sposób wykodowywać. Ten samochód po prostu z fabryki wyjeżdża bez start-stop. Jeżeli chodzi o ten silnik, to można by się zastanowić, dlaczego on ma niespełna 600 koni mechanicznych, skoro mamy tutaj 12 cylindrów, blisko 7 litrów pojemności i do tego wszystkiego jeszcze dwie turbosprężarki. Otóż już wyjaśnię. Samochody spod znaczka Rollsa naprawdę są pancerne. Zarówno jeżeli chodzi o napęd, jeżeli chodzi o zawieszenie i jeżeli chodzi, no właśnie, o sam silnik. Czajcie, że 75% Rollsów, które kiedykolwiek wyjechały z fabryki, dalej porusza się po drogach publicznych, tylko i wyłącznie 1/4 z nich trafiła gdzieś na złom bądź stoi gdzieś w krzakach. 75% z nich cały czas jeździ. I to świadczy o tym, że ten silnik jest naprawdę niewysilony. Do tego wszystkiego mamy tutaj jeszcze bardzo ważny zabieg, który wpływa na komfort jazdy, a pamiętajcie, że ten w Rollsie jest bardzo kluczowy. Mamy dwie bardzo małe turbosprężarki. Co za tym idzie, jak mamy dużą pojemność, V12 i dwie małe turbosprężarki, to moment obrotowy, po pierwsze, mamy dostępny bardzo nisko, więc ten samochód nie musi się wysoko wkręcać, wyć i nie musimy czekać na to, żeby moc się nam pojawiła, a do tego wszystkiego wykres momentu obrotowego jest naprawdę bardzo płaski. Już wyjaśniam, o co chodzi. Mniej więcej, jeżeli ktoś z was jeździł elektrykiem kiedykolwiek, to wie, co jest 5. Tam dodajesz gazu i od razu masz moc. I tutaj mamy dokładnie to samo. Skoro mamy małe turbosprężarki, to nie mamy turbolaga. Co za tym idzie, ten samochód ledwo wcisnę gaz i naprawdę sprawnie przyspiesza. Jak na to, że ten sprzęt waży 3 tony na sucho, a do tego wszystkiego może zabrać 4 osoby i naprawdę bardzo dużo bagażu, a wtedy przekroczyć 3,5 tony masy całkowitej, a przy tym wszystkim może jechać 260 km na godzinę, zawieszenie dokładnie wie i wylicza, że teraz jest czas na z***dalando, usztywnia się, a sam w sobie samochód naprawdę prowadzi się bardzo pewnie, no tylko, że wtedy już średnie spalanie, uwaga, jest na poziomie 68,5. No i na więcej nie chcę już przeskoczyć. Natomiast ja tym samochodem zrobiłem ponad 4000 km podczas nagrań. I naprawdę, powiem wam szczerze i z ręką na sercu, to co tutaj zrobili jest niewiarygodne. Ten samochód naprawdę budzi podziw na ulicy i ten samochód, co najważniejsze, naprawdę budzi podziw zarówno na kierowcy, jak i na pasażera.
Tutaj się płynie, a nie jedzie. Wybierane są absolutnie wszystkie progi zwalniające, dziury, nierówności, krawężniki, tory kolejowe czy tramwajowe. Do tego wszystkiego jest bardzo zrywny. Jeżeli chodzi o to, ile jest ich w Wielkiej Brytanii, to naprawdę jest ich bardzo dużo. Zdarzało nam się, że w korku staliśmy Rolls za Rollsem. Zdarzało nam się, że na jednym skrzyżowaniu widzieliśmy 3 bądź 4 sztuki, ale przez cały pobyt w Anglii nie widzieliśmy ani jednego samochodu z jakimś pakietem typu na przykład właśnie Mansory. W Anglii zdecydowanie bardziej świętością są te seryjne. Natomiast w Dubaju właściwie seryjnych na próżno szukać. Wszystkie mają jakiś pakiet, felgę albo glebę. Natomiast powiem wam jeszcze jedną fajną ciekawostkę na sam koniec tej wypowiedzi. A właściwie to powiem wam dwie ciekawostki. Cullinana nie można tylko chwalić. Zdecydowanie jest mu co zarzucić. Posłuchajcie tego, bo jak ja to zobaczyłem, a wcześniej w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, bo wydawało mi się to wręcz tak absurdalne, że o to nie pytałem. Ten SUV, tak jak powiedziałem, może jechać 260 km na godzinę i ważyć ponad 3,5 tony, a nie ma on ceramiki. Jak to jest możliwe? Kto się na to zgodził? Ten samochód rzeczywiście hamuje całkiem nieźle. Natomiast jak z wysokiej prędkości zahamujemy raz, drugi i trzeci, to czwarty mamy już miękki pedał hamulca. Ja uważam, że w Audi RS6 ceramika jest już właściwie niezbędna, a ono waży 2100 kg. Tutaj mamy tonę więcej i ceramiki nie mamy. Jak dla mnie, to absolutny absurd. Z rzeczy, które jeszcze można zarzucić Cullinanowi, to jest to całkowicie przestarzały system multimedialny od BMW. On się cały czas zacina, do tego wszystkiego widać na nim już ząb czasu. Nie wprowadzane są tutaj żadne aktualizacje, a CarPlay właściwie cały czas odłącza nas od telefonu. Później musimy stanąć, podłączyć jeszcze raz i to wszystko trwa, a do tego irytuje. I zasadniczo tak można by się przyczepić jeszcze do kilku pierdół. Nic dużego tutaj nie ma do zarzucenia, natomiast na przykład kamerki, które są absurdalnie słabej jakości, które nie są w żaden sposób wysuwane, co za tym idzie, w deszczu są właściwie bezużyteczne, bo są cały czas brudne. Kamery, które pokazują nam tak gigantyczny samochód od zewnątrz i które mają dbać o to, żebyśmy nie przyrysowali felgi bądź zderzaka, właściwie działają jak w samochodzie sprzed 5 czy 6 lat. No tak, Cullinany zasadniczo są produkowane od 2018 roku, natomiast umówmy się, ta konkretnie sztuka 2022 mogłyby przechodzić jakieś lifty całego tego systemu czy multimediów. Mam dla was jeszcze tą jedną ciekawostkę na sam koniec. Skumajcie to, bo jak ja się nad tym zastanowiłem, to całkiem gruby temat z tego wyszedł. W Hongkongu na chwilę obecną jest więcej Rolls-Royce'ów niż we wszystkich innych, łącznie jakby połączonych ze sobą krajach całego świata. No nie wynika to z niczego innego, jak z tego, że Hongkong kiedyś był kolonią brytyjską, no i przyjęło się, że ten brytyjski samochód jest synonimem takiego luksusu i sukcesu w życiu, a następnie z pokolenia na pokolenie to przekonanie było przekazywane. No i dziś w Hongkongu, wyobraźcie to sobie, że na stojących, nie wiem, 30 samochodów na światłach, na skrzyżowaniu potrafi stać 5 bądź 6 Rollsów. Jeżeli chodzi o to, ile takich Rollsów jest w Polsce, jak ktoś kupił takiego w 2010 czy 2012, no to pisały o tym gazety. Na dziś dzień na pewno jest ich troszkę. Jak wiele natomiast jest ich w takim pakiecie i w takim looku? Nie wiem, nie zaryzykuję stwierdzenia, że jest on jedyny, natomiast mogę zaryzykować stwierdzenie, że na 90% ten konkretnie jest jedyny taki. I zobacz kiedyś byku, no właśnie ty, albo koleżankę. Jak kiedyś będziecie go mijać na ulicy, jak bardzo ten różni się od seryjnego. Bo mam wrażenie, że to dwa zupełnie różne auta. I mam również nadzieję, że tymi kilkoma minutami wypowiedzi zainteresowałem was oraz sprzedałem wam kilka ciekawych informacji. A Mordko, no właśnie mam jeszcze tylko takie jedno drobne pytanko na sam koniec. Strasznie mi się podoba taki Rolls, jak widzisz w tym momencie. To jest zasadniczo też Cullinan z Mansory, tylko że tutaj mamy ten zielony lakier. No niby jest fajny, ale trochę dziadkowy. Nie wiem, czy zdecydowanie fajniej by to auto nie wyglądało w takim wydaniu. I wrzucam na swojego Instagrama taką ankietę i mówmy się, że jeżeli będzie zdecydowana większość, czyli powiedzmy, że 70% na to, żeby takiego zrobić, to ja tak zrobię. Więc oddaję to w 100% w wasze ręce. Tak jak wy chcecie, tak ten samochód będzie wyglądał. Jak będzie poniżej 70%, gdzieś tam pół na pół, albo przewaga tego, żeby został taki, jaki jest, to albo będę kminił nad czymś innym, albo całkowicie porzucę ten pomysł. W każdym razie dajcie mi znaka, bo od kilku tygodni już nie mogę się zdecydować, a sam osobiście bym sobie takiego dziubnął. Ale w sumie jest dość kontrowersyjny, więc wasza decyzja. Dzięki.
Dzięki, bardzo dzięki. Cały film właściwie zrealizowany dla was w Wielkiej Brytanii, a ja już teraz na zakończeniu znajduję się w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy w Kalifornii, wróciliśmy z Anglii, wsiedliśmy w samolot i polecieliśmy realizować dla was kolejne nagrania tutaj w Ameryce. Moi kochani, możecie mieć wrażenie po tym półtora godzinnym filmie, że czegoś tutaj brakowało i pewnie brakowało wam kontroli policji. Jak w materiale specjalnym przejechaliśmy tyle tysięcy właściwie kilometrów i nie zatrzymała nas policja, no niczym się nie martwcie, jak widzicie w tym momencie na ekranie. Oczywiście policja była. Jak wracaliśmy do Polski, no to nas zatrzymali, przetrzepali nam właściwie cały samochód, sprawdzali nam pod dywanikami wszystkie schowki, fotele, wyciągnęli nam rzeczy z bagażnika. Myśleli, że przemycamy coś z Wielkiej Brytanii do centralnej części Europy, natomiast nic nie znaleźli i skończyło się nawet bez mandatu. Mordeczki, jeszcze ważna informacja jest taka dla tych, którzy oglądają do samego końca, że mimo, że to był półtora godzinny materiał specjalny, to widzimy się już za tydzień, ponieważ ostatnia akcja w historii spod mojej łapy. W przyszłym tygodniu dowiecie się naprawdę bardzo dużo w sobotę o godzinie 14 i zajebiście tutaj z perspektywy końca tego najdłuższego filmu w historii. Cieszę się, że możemy dla was realizować takie rzeczy i muszę się przyznać z ręką na sercu, że nigdy nie sądziłem, że aż takie materiały będziemy mogli dla was nagrywać i też to, co przygotowaliśmy na za tydzień, to jaką ostatnią tą akcję właśnie dla was przygotowaliśmy, co będzie do wygrania, w jaki sposób, jak to wszystko jest zaplanowane i tak dalej, to jest taki, no po prostu uśmiech na mordzie, bo wierzę, że wy również to docenicie, że weźmiecie udział w tej historycznej loterii. Przepraszam. Proszę, ciszej z tym wydechem. Tak, ja rozmawiam tutaj do ważnych ludzi. No, w każdym razie odmeldowuję tutaj ze Stanów Zjednoczonych. Widzimy się, pamiętajcie, że już w przyszłą sobotę i no, chciałbym wam już móc powiedzieć więcej, ale gwarantuję wam, że będziecie zadowoleni. Na razie.